Polska napadnięta przez Niemcy w 1939 roku w tajnej zmowie z Rosją Sowiecką została w tej wojnie zdradzona przez sojuszniczą Anglię i Francję i włączona do bloku wschodniego zdominowanego przez Rosję. Było nas wielu patriotów, którzy nie pogodzili się z tym stanem, walcząc z narzuconym reżimem komunistycznym. Dziś nazywają nas żołnierzami wyklętymi, którzy do końca pozostali niezłomni. Zgnieciono ducha zdradą sąsiadów, jak szmatem. Lecz ty musisz siłą naszą trwać niepokonaną. Poznajcie moją historię. Куда документы? Куда? Нет. Где машина?
Dawaj już. Jaffa, idź sprawdzić warty i zanieść Edkowi i Cześkowi jedzenie. Potem przyjdź i omówimy, co robimy dalej. Tak jest. Cholera. Tak jest. Zrobione. Dobrze. W okolicy kręci się coraz więcej wojsk sowieckich. Będziemy musieli się przenieść na inny teren. Dostaliśmy informację od łącznika, że oddział poety rozbił posterunek milicji. Niestety nie mieli RKM-u. Szkoda. Potrzebne nam są. Mam nadzieję, że chociaż zdobyli jakąś amunicję. Proponuję przenieść się w okolice tego powiatu. Tam jest taka miejscowość... Bielowicko. Bielowicko. Tam sołtys jest aktywnym działaczem PPR-u. Nasz wywiad o tym doniósł. Trzeba go upomnieć. Musimy go odwiedzić. A długo to jeszcze potrwa? Miejmy nadzieję, że niedługo. Sobie ci dziewczyny nasze siłą biorą. Wiemy. Ale nie możemy być wszędzie. No tak. Coraz więcej szpicy się tu kręci. Więcej niż do pierwszej okupacji. Utrudnia nam to działanie. Robimy co możemy, jednak nasze położenie jest bardzo trudne. Towarzysz? Jesteś zapoznał z tym waszym burdelem, co tu jest u was? Co chcecie z tym zrobić? W ciągu kilku dni ściągniemy dwie kompanie KBW. Co to? Kilka dni, co to jest? Kilka dni? Dwa dni. Dwa dni i załatwimy to. Tak?
Tak jest, towarzyszu. Postarać. Postaramy się. Dwa dni. Kurwa, co jeszcze robicie do tego momentu? Towarzyszu. Mamy tutaj w rejonie 4 posterunki milicji obywatelskiej. Mamy już placówkę Urzędu Bezpieczeństwa. Robimy co możemy. Zaczynamy także ściągać swoich ludzi w teren. Ja odmyśliłem. To wasze... Kurwa, ja pana mać posterunki. Tak działają, że jedynie rozbite. Kogo wy tu macie tam? To jest... Ochrona tej Polski Ludowej? Czy kurwa w tych posterunkach są ci, co są? A może ty kurwa jeszcze też są z tej klasy? A? I tak dla towarzyszy Goldberg. Bandy nam nie dają żyć. Mnie to nie interesuje. Wasz Bolton. Mnie interesuje efekt. Jaki efekt? Czy co? Nasi bojce. Z faszystami pod są Berlingarz. A wy sobie kurwa nie umiecie zrobić porządku na własnym placu? Kto tu w tej Polsce może być porządku? My? Możemy! A co z wami? Gdy wy będziecie? Z tego co wiem, to wy byliście w Moskwie na szkoleniu. Czy nie? A co wy tam robili? Spali? Co wy? Podstaw nie znacie. Gdzie jest siatka informatorów? Gdzie jest siatka agentów? Kto z was wie, ilu jest w tych lasach? Wy co? Wy mi gabaryty? Czy 2 dni? Kurwa, nie wiecie, ile ich tam jest. Kto wiecie? Kuk. Co w tym kuku? Kto z was wie, ilu tam jest tych bandytów? Gówno wiecie. Co to będzie, Polmark? Ile jest agentów tam u tych bandziorów? Ile? A! Staramy się, towarzyszu, staramy się. Robimy co możemy. Jest ciężko. Jak to wy kurwa się przeszkoleni zostali, nie wysłaliście tam nikogo? Co tu robisz? Tyś kurwa powinien w tym lesie usiedzieć. I meldować! Towarzyszu, no. Za 2 dni z tego telefonu jest dzwonił do Moskwy. No. Jak to towarzysz powiedział? 2 dni. 2 dni! Zrozumiano. Co ja mam? Kurwa, nie panu masz powiedzieć. Co? 2 dni! Dwa dni. Tak jest! Dodaję. Proszę zdrowie. No zdrowie. Towarzysz, pojmano banditu. O. Spasiba. No, towarzysze. Piękny tu gabaryt. Co? By spadną z nieba. Ha. No to towarzysze z Kuby. Weźcie twojego kolegi. I popytać. Tak jak bez tego uczy. Tak jest, towarzyszu. Co, towarzyszu? No do roboty! Tak jest, stoi. Dwie kompanii? Dwie. Ja chcę tu widzieć za 2 dni. Tak jest. 2 dni. Tak jest.
Szybko! Do dowództwa! Do. Do dowódcy, prowadź! Poczekaj. Dowódco, melduję, że przybył strzelec Grom. Wołaj go. Możesz iść. Melduje się strzelec Grom. Spocznij, meldi. Wypadli nas w lesie koło Szarowej, obława. Rady Chryste. Kto? NKWD. Czarny i dzik nie żyją. Kojota zabrali żywcem. Mnie się udało uciec. I co z nim? Idziemy go wieźli z tej makówki. Mamy tam dobry wywiad. Daj mu jeść i pić, a my obmyślimy plan. Będziemy się musieli zastanowić, jak tu przejść. Gospodarzu, zostawcie nas. Na pewno trzymam go w posterunku NKWD w Siemionkach. Połączylibyśmy się z oddziałem poety w lasku brzozowym koło Siemianek i nad ranem uderzylibyśmy na posterunek. Wiemy, że poszły obławy, więc miejmy nadzieję, że jest słabo broniony. Wyślę łącznika do poety, niech będą gotowi. Dobrze. Zbierz zaopatrzenie, przygotuj wszystko do wymarszu. Za 15 minut zbiórka. Tak jest. Stałeś przed, kurwa! Bohater? Pozwoliłem ci się położyć, kurwa? Patrz, kurwa! Bohater! Bądź gnoju, kurwa! Nic nie mówi? Małemu odebrało, kurwa. Powie wszystko! Patrz, kurwa, do ciebie mówi, gnoju! Myśli, że taki twardy! Kurwa, jego mać! Bohater, kurwa! Świnia, kurwa! Zachodnia! Gadam, kurwa! Nazwisko, wszystko, kurwa! Mów! Wszystko, nazwisko, miejsca! Miejsca spotkań, wszystko, mów! Wstawaj, kurwa! Wstawaj! Bohaterze! Bohater! Bohater! Myślisz, że jesteś taki twardy? Tracicie czas! Nic wam nie powiem! Kurwa, moje! Gadaj, kurwa! Gadaj! Gadaj! Taki twardy? Gadaj! Nazwiska! Mam! Myślę, że jest twardy. To ci nie pomoże. Spójrz się na ten.
Oddział z biurka! Co się dzieje? Chłopcy zbiórkę robią. Pewnie wioskę opuszczą. Ja zbiórkę? Już jest dawno po wojnie. Do roboty by się wzięli, a nie... Nie robię jedne. O wolność walczą! A, o wolność, tak! Czesiek, wystąp! Daj broń. Pobiegniesz do oddziału poety. Przekażesz mu wiadomość. Jutro zbiórka nad ranem w Brzezińce koło Siemianki. Tak jest. Słuchaj. Udajemy się w kierunku Siemianek, na akcję bojową. Edek, wystąp! Pójdziesz 500 metrów przed nami, ubezpieczeni. Tak jest! Oddział, za wioską rozwijamy szyk ubezpieczony. W lewo, zwrot! Za mną, naprzód marsz! Jak mówił, coś powiedział, sypał, cokolwiek. Napijcie się, towarzyszu, napijcie się. To ta ja wszystko powiem! Napijcie się, towarzyszu. Mówiłeś coś? Nic nie powiesz? Dlaczego nie chcesz mówić? Czemu nie chcesz mówić? Czemu nie chcesz mówić? Będziesz gadał, gadaj! Gadaj o wszystkim! Bo nie wyjdziesz stąd! Nie wyjdziesz stąd, mówię ci, nie wyjdziesz stąd! Ma powiedzieć wszystko! Wszystko ma powiedzieć! Tak jest, towarzyszu! Tak jest, towarzyszu! A może odwiedzić swoją rodzinę? Co? Ty faszystowska świnio! Mów! Mów, nazwiska! Mów! Ona leci ode mnie! Przypomnę ci, jak się mówi po polsku! Przypomnę ci! Ile to? Napiłeś się? Co mi to pali polski? Ja panu po polsku powiem. Ja biorę swoich wojców na obławę. No. Ja pójdę tu z powrotem. Od niego chcę widzieć wszystko. Jest.
Tak jest, towarzysz. Czeka nas akcja odbicia Kojota. Ja poprowadzę grupę szturmową, żeby zająć budynek, a ty, poeta, oddział zabezpieczenia. Tak jest. Szykujemy się i uderzymy. Z naszych informacji wynika, że nie jest on mocno umocniony. Tam jest góra kilkunastu bolszewików, czyli powinniśmy dać radę, jak się uda z zaskoczenia. Przekażecie strzelcom. Tak jest. Musimy uwolnić naszego kolegę, naszego towarzysza broni. Złapali go bolszewicy. Robimy atak na siedzibę NKWD. Dowódcy pododdziałów przekażą wam rozkazy. Podzielimy się na oddział szturmowy i oddział osłonowy. Pomódlmy się do Królowej Polski o to, żeby nam dała powodzenie w tej akcji. Do modlitwy Narodowych Sił Zbrojnych. Pluton, baczmy! Panie Boże Wszechmogący, daj nam siłę i moc do trwania w walce o Polskę, której poświęcamy życie nasze. Jest krwi niewinnej przelanej braci naszych, umordowanych w lochach gestapo i czeki, niech głęż naszych matek i sióstr, wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib, niech zmogł żołnierzy naszych, poległych na polach całego świata, powstanie wielka Polska. O Maryjo, Królowo Korony Polskiej, błogosław naszej pracy i naszemu orężowi. O spraw miłościwa Pani, patronko naszych rycerzy, że wkrótce u stóp jasnej góry i w ostrej bramie zatrzepotały polskie sztandary. Wierzysz w to? Dalej w to wierzysz? Dalej w to wierzysz? Łapać odebrało, syneczku? My ci przypomnimy pamięć! Kurwa! Nabierajca nazwiska! Ty świnio! Dość mamy czasu! Mów! Miejsce spotkań! Pseudonimy! Mów! Pseudonimy! Faszystowska gnido! Ty ścierdzio! Wszystko wyśpiewa, Staszku! Wszystko!
Boga. Przeszukać i puścić wolno. Pomoc! Poszły.